Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary eucharystycznej. W ten dzień, w Wielki Piątek, w dniu, w którym nasz Pan Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia. W tych godzinach, które przypominają nam mękę Zbawiciela, gromadzimy się, aby przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Przez Chrystusa, naszego pośrednika, zanosimy uroczyste modlitwy za Kościół i za cały świat, drogocenną Chrystusa. Klękamy i ze czcią adorujemy święte drzewo krzyża, na którym Syn Boży rozciągnął swe ręce, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Karmimy się ciałem Pańskim, które zostało wydane za nasze grzechy i jest zadatkiem naszej nieśmiertelności. W ciszy uklękniemy przed Bożym Majestatem i modlić się będziemy, abyśmy odkupieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wyrzekli się wszelkiego grzechu i żyli jako prawdziwe dzieci Boże. Serdecznie witamy wszystkich oglądających nas na żywo wiernych, parafian i gości. Transmisja nadawana jest wysokiej jakości zarówno dźwiękowej, jak i wizualnej, aby Państwo jak najgłębiej uczestniczyć w dzisiejszej liturgii. Informujemy, że oglądając transmisję, należy zachować godną postawę ciała, między innymi w trakcie adoracji krzyża czy komunii świętej, skupienie ducha na słuchaniu liturgii słowa i zatroszczyć się o odpowiednie okoliczności zewnętrzne. Nie wykonujmy w tym czasie żadnych innych czynności. Przebieg dzisiejszej liturgii wraz z liturgią słowa i modlitwą wiernych Kościoła pobrać można ze strony internetowej parafii. Plik znajduje się pod transmisją. Wspólnie oczekujmy teraz na rozpoczęcie liturgii.
Wspomnij, Boże, na Twoje miłosierdzie, o cenną opieką i ujmę, dla którego Twój Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Z księgi proroka. Oto się powiedzie słudze mojemu. Wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumiają. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą, czego im nikt dano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami, jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez i zdjęcia. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami za nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak. Go z krainy żyjących. Grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swojej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawiłości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został, a on sam poniósł grzechy wielu przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie Boże. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swoich dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko. Dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On,
i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Potem strażników od arcykapłanów i faryzeuszów przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, słowo, które powiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Jeden ze kapłan, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca,
nie wydalibyśmy go Tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić Jezusa, którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jeśli zaś u was zwyczaj, że na Paskę uwalniam wam jednego więźnia, czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu. Dziękowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby cię jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był około godziny 6:00. Oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano,
a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony. Pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się słowa pisma. Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus zdał octu, rzekł: Do się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, i Piłata ukrzyżowane golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. A natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatea, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i laelsu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród.
W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Na chwilę usiądźmy. Wyjątkowe święta, niemożność przemieszczania się, nawet niemożność pojechania do własnego domu, spotkania się z najbliższymi, nawet oddzielenie od przyjaciół, różnego rodzaju ograniczenia. Ciekawe, czy kiedy to mówiłem, to pomyśleliśmy o sobie i o obecnych dniach, czy o sytuacji Pana Jezusa w Wielki Piątek. Czy naprawdę nie było nigdy takich świąt? Oczywiście te zewnętrzne ograniczenia, sposób przeżywania tego jest inny. Ale każda sytuacja jest jakąś mową Pana Boga do nas. Może nie tak wprawnicznie przekładamy, że to wszystko Pan Bóg uczynił, ale jako ludzie wierzący, czy w ogóle jako ludzie dorośli, szukamy sensu tego, co nas spotyka. Może nie sam wirus jest mową Pana Boga do nas, ale sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Niemożność swobodnego wyjścia, ograniczenia wyjścia do kina, do restauracji. Już tak nie możemy gonić za zakupami, bo wiele sklepów albo nieczynnych, albo są kolejki, inne obostrzenia. A jednocześnie pojawia się dużo dobra, zaczynamy zauważać i doceniać. Małe rzeczy, zaczynam być wdzięczni za tym, którzy nami się troszczą, zwłaszcza od strony zdrowia, wdzięczność lekarzom. Dużo ludzi zgłosiło się do wolontariatu, dużo ludzi dzieli się tym, co posiada, z potrzebującymi. A jeśli na to spojrzymy, to czy rzeczywiście nigdy nie było takiego czasu, takiego Wielkiego Postu? Raczej można by się zastanawiać, czy kiedykolwiek było inaczej, czy nigdy nie byliśmy zachęcani do otwartości, do dzielenia się, do zaangażowania w jakiś wolontariat, czy co roku nie jesteśmy zachęcani do dzielenia się z potrzebującymi, czy co roku nie jesteśmy zachęcani do zauważania drobnych, dobrych rzeczy, do wdzięczności. Czy nie co roku, zwłaszcza w tym roku może wyjątkowe to, że nie tylko w Kościele, ale w mediach, od strony też świeckiej. Taka jest mowa Pana Boga w tym czasie. Tak jakby sam Pan Bóg zatroszczył się o dochowanie tego Wielkiego Postu. Wyjątkowy jest post może w skali tego, co czynimy. Bo oczywiście co roku byliśmy do tego wszystkiego zachęcani. Do dzielenia się, do przemyślenia, czyli do modlitwy. Do dzielenia się z innymi, do jałmużny, do postu. Ale skala w tym roku jest dużo większa. Bo zazwyczaj idziemy za czymś innym. To właśnie chcemy gromadzić dla siebie. Nie zawsze zauważamy innych. Chcemy, żeby było postawione na nim. Nie godzimy się na nadchacenie, na dzielenie. Tak jak Judasz, kiedy w Betanii namaszczono Pana Jezusa, mówi, dlaczego takie marnotrawstwo? Nie lepiej było tego sprzedać, pieniędzmi się z innymi podzielić. Albo tak jak Barabasz, dzisiaj Ewangelia go nazywa rozbójnikiem, być może był jakimś przywódcą buntu. Wiele w tym czasie, kiedy Izrael był pod okupacją rzymską, nie jeden pojawiał się taki buntownik,
który chciał dobrze, ale po swojemu. Nie godził się na sprawiedliwość i dobrze, że w nas jest taka niezgoda na zło, co poświadcza, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo dobrego Boga. Ale chciał wziąć wszystko w swoje ręce. Jedna z Ewangelii mówi, że był skazany za rozrodztwo. Po swojemu chciał. Barabasz, można to go utożsamić z każdym z nas, jego imię. Barabasz, Barabba, syn ojca. W starożytności imiona miały swoje znaczenie. Agata, dobra, Zofia, mądra, czy Primus, Sekundus, coś oznaczały. Barabasz, syn ojca, może niewiele można było o nim powiedzieć, ale z takim imieniem każdy z nas może się utożsamić, każdy z nas może powiedzieć, to ja jestem synem swojego ojca. Obok niego jest postawiony Pan Jezus. W takich ciekawych okolicznościach słyszeliśmy ten dialog Piłata z Jezusem. Ja na to przyszedłem, narodziłem się, aby dać świadectwo prawdzie. Cóż za i zaraz wychodzi, jakby nie czekając na odpowiedź Pana Jezusa. A może ta odpowiedź nie padła? Ktoś obliczył, że w Nowym Testamencie Pan Jezus wprost odpowiedział tylko na 3 pytania z ponad 170 zadane jemu. Zawsze natomiast stawiał człowieka, dawał do myślenia, pokazywał inną perspektywę. I kiedy po tym pytaniu, cóż to jest prawda, jaka jest Twoja prawda, o której dajesz świadectwo, o czym świadczy Twoje życie, wyszedł, dyskutuje dalej z Żydami, kiedy z powrotem go przyprowadzają, można powiedzieć, jest to dalszy ciąg dialogu. Piłat jakby sam sobie odpowiada. Oto prawdziwy człowiek. Oto człowiek. A co się stało w międzyczasie? Pan Jezus nie odpowiedział wprost słowami, ale tym, co się z nim stało. Zaprowadzili go na biczowanie, cierniem ukoronowanie. A on, tak jak to w Ogrodzie Oliwnym mówił, zgadzał się na wolę Ojca. Ojcze, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Nawet jeśli to oznaczało, że wydał się w ręce Judasza, w ręce żołnierzy, a to oni już zorganizowali biczowanie, cierniem ukoronowanie, to nie był pomysł Ojca. Człowiek zdający się na Pana Boga, posłuszny Jego woli, ufny w Jego miłosierdzie. W ten sposób Pan Jezus, jak to sam zapowiedział, ukazał istotę Ojca, że Ojciec jest tym, który daje życie, jest w stanie mu przyjmuje wszystko, co od Niego pochodzi, nawet jeśli to musi przejść przez ręce ludzi. Człowiek zawsze pozostaje wolny. Nawet kiedy wydaje się, jakbyśmy stanęli na Golgocie z boku i zobaczyli, przecież Panie Jezu, to żołnierze Ci zabrali życie. Jak Ty możesz mówić, nikt mi życia nie odbiera, ja sam go od siebie je daję. Mam moc je oddać, mam moc je znów odebrać. Ale zanim Pan Jezus został wydany w ręce ludzi, to w swoje ręce w wieczerniku wziął chleb i powiedział, to jest moje ciało, moja krew, czyli moje życie za was, bierzcie. Bierzcie i czyńcie, bierzcie i spożywajcie. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga, jak mówi Księga Rodzaju, nie jest dobrze, kiedy człowiek siebie, jest dobrze, kiedy jest egoistą. Zostaliśmy stworzeni dla wspólnoty, dla miłości. Po grzechu pierworodnym człowiek musiał sam walczyć o swoje życie. I rozpoczyna się historia grzechu. Kain i Abel, wieża Babel i tak dalej. Coraz więcej grzechu. Bo człowiek walczy o swoje. I oto nagle pojawia się ktoś, kto swoje życie z zaufaniem oddaje w ręce Ojca.
nie walcząc o swoje. Już samo to jest dobrą Ewangelią. Kiedy w początkach Kościoła apostołowie głosili Ewangelię, to zaczynali od tego, czy to było głównym przesłaniem Ewangelii. Umarł za nas i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Znalazł się ktoś, kto nie był egoistą, nie walczył, ale cały był dla nas. Jak bardzo potrzebujemy, tęsknimy za taką osobą. Cały dla nas, nie patrząc na własne koszty. Jak bardzo potrzebujemy, nie tylko w czasie epidemii, ale w każdym dniu naszego życia. Więc już samo to było dobrą nowiną. Jest ktoś, kto z ufnością powierza się w ręce Ojca. Nie chwyta za miecz, nie zabija, nie niszczy, nie nienawidzi. To jest dobra nowina. Człowiek, do tego nie jesteśmy zdolni. Dopiero później zaczęto poszerzać z czasem, jak wyglądało życie kogoś takiego. Apostołowie opowiadali o cudach, przypowieściach, a jak dzieciństwem przyszedł ten świat, człowiek na świat. I kiedy Jan pisze swoją ostatnią Ewangelię, idzie jeszcze dalej. Na początku było Słowo. Więc to jest, ta dzisiejsza Ewangelia o męce Pana Jezusa jest czytana jako dobra nowina dla nas. Dobra nowina nie zaczyna się od wyznania prawdziwie zmartwychwstał, ale zaczyna się już właśnie od opisu męki. On jest tym, który swoje życie oddaje dla nas. Dobra nowina dla nas. Ja to taki człowiek staję obok Barabasza. Prawdziwy syn Ojca Niebieskiego. Prawdziwe człowieczeństwo. Obok kogoś, kto chciał może i dobrze, przynajmniej na początku, ale grzechy, ale zniewolenie, ale nałogi. Obok nas staje prawdziwy Syn Boży. A więc jak co roku w te święta przeżywamy tajemnicę naszego odrodzenia, naszej przemiany, bo nie chodzi o to, żeby po jakimś wyrzeczeniu wielkopostnym wrócić z powrotem do swojego nałogu, do swojego zniewolenia, czy żeby po ustaniu epidemii wrócić do tego, co było. Każde święta mają nas przemieniać, dawać nowe życie. Na krzyżu Piłat kazał napisać: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Znamy ten napis, cztery litery na krzyżu, INKZ, czy w wersji łacińskiej. Po hebrajsku ten napis był napisany, umieszczony tam, wielu Żydów czytało i wtedy arcykapłani się zbuntowali, bo po hebrajsku było Jeszua Hanazeus, Wemelek Haizrael, cztery pierwsze słowa, JH, WH, święte imię Boga, Jahwe, ja jestem. Pan Jezus mówił, kiedy zostanę wywyższony, poznacie, że ja jestem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, swoje życie oddający za nas. I w Jego ranach jest nasze zbawienie.
W dniu, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie za zbawienie całej ludzkości, w tej uroczystej modlitwie będziemy prosić o zbawienie dla całego świata, niezależnie od narodu, kultury, wyznania. Każda modlitwa będzie poprzedzona wezwaniem, później będzie chwila ciszy na naszą osobistą modlitwę. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne. Chwałem Boga Ojca Wszechmocnego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół, rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, którego powołał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci raczy zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za naszego biskupa Romualda, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zjednoczeni, zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, gromadzisz rozproszonych, zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna
i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był wybranym, mógł osiągnąć kupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Ciebie, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznawali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich rządzącymi. Niech nasz Bóg i Pan kieruje umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludzi. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za cierpiących z powodu pandemii oraz wszystkich, którzy im służą, Chrystusa na krzyżu, bo im nadzieję w ostateczny triumf Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty panujesz nad stworzeniami i prowadzisz je do zbawienia. Spraw, aby w czasie panującej pandemii Pascha Twojego Syna przeprowadziła chorych przez czas ciemności i cierpienia. Była siłą dla posługujących i nadzieją zmartwychwstania dla zmarłych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał dać bezpieczeństwo i powrót podróżującym
zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ujdźmy z pokłonem. Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki drzewa, ulżyj członki.
Wybaw nas,
Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Któryś za nas cierpiał ran, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Czwarta część naszej dzisiejszej liturgii, Komunia Święta. Powstańmy. Pouczeni przez Zbawiciela,
i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest i potęga i chwała na wieki. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciała Twego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa. Odszedł pasterz od nas, stroje wody żywej, Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki. Na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Ten, co pierwszych ludzi słowił w swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Oto boski Zbawca, sam śmierci skruszył, zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Zmiażdżył władzę czarta mocą bóstwa swego. I
odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twe męki trud. Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.